Spotkanie internowanych z młodzieżą szkoły podstawowej nr 2 rozpoczęło ełckie obchody 37. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Było też składanie kwiatów pod pomnikiem walczących o wolną i niezawisłą Polskę. 13 grudnia 1981 roku to była mroźna niedziela, wspomina Jerzy Danieluk, pierwszy przewodniczący NSZZ Solidarność w Ełku. Zima w pełni, mróz minus 22, dużo śniegu, a człowiek w okularach ogłasza stan wojenny. Wrona wypowiedziała wojnę orłowi. Co będzie dalej, nie wiem, takie mam zapiski w tym. Ale czułem niepokój i obawę, bo tak naprawdę nie wiedziałem, co się może stać. Zapiski przetrwały, bo Danieluk schował je u sąsiada. Jak dodaje, to były bardzo ciężkie chwile dla jego najbliższych. Najbardziej przeżyła moja rodzina, moja żona i moje dzieci, bo ja to wiadomo, że byłem ustawiony, przygotowany na to, ale jak mnie wzięli i przyjechali na rewizję i zachowywali się bardzo brutalnie, bardzo brzydko, z wulgarnymi słowami, to żona do dziś to pamięta. Ja byłem internowany około miesiąca. To były Suwałki. Suwałki w więzieniu. Normalnie w więzieniu zrobiony był oddział taki, ale traktowali nas jak więźniarzy. O tym dramacie działacze ełckiej Eski opowiedzieli uczniom szkoły podstawowej nr 2 w Ełku. Jak mówi Rafał Żytyniec, dyrektor Muzeum Historycznego w Ełku, spotkania z ludźmi, którzy tworzyli naszą lokalną historię, są dobrą lekcją. Zawsze lekcje historii ilustrowane autentycznymi przeżyciami osób, które wzięły udział w danym wydarzeniu, one są zupełnie inaczej odbierane przez młodzież niż wiedza książkowa, czy też wyłożona przez nauczyciela, nie deprecjonując oczywiście tej drugiej. Ponieważ ci ludzie opowiadają o autentycznych przeżyciach i są poruszeni tym, co ich spotkało, a tutaj mamy rzeczywiście do czynienia z tematem bardzo trudnym, z tematem też tragicznym, no bo stan wojenny to też tragedia historii Polski XX wieku, zahamowanie tego procesu, tego karnawału Solidarności, który zaczął się w 80 roku i też dramaty osobiste ludzi oddzielonych paręnaście miesięcy od rodzin, od pozbawionych możliwości korespondencji, represjonowanych. Po spotkaniu z młodzieżą zostały złożone kwiaty w Parku Solidarności. Jak zaznacza prezydent Ełku Tomasz Andurkiewicz, w naszym mieście pamięć o pokoleniu walczących z aparatem represji jest godnie pielęgnowana. Po prowadzeniu stanu wojennego internowano w Ełku 14 obywateli tego miasta, naszego miasta. 9 osób do tej pory żyje, a nam zależy na tym, mi w sposób szczególny, żeby pielęgnować pamięć o tamtych wydarzeniach i przede wszystkim o żyjących mieszkańcach Ełku, którzy wykazali się heroiczną postawą. Dzisiaj są bohaterami, bo mówimy, że brakuje autorytetów, a to są ludzie, którzy przeżyli Gehennę.